po studiach zacząłem mieszkać na ulicy Piłsudskiego, Rukretoryka, w tak zwanym Pałacyku Ostaszewskich. No i ten Talowski codziennie rano po prostu witał mnie przez okna. I tak to zostało po studiach, to zainteresowanie. Talowski należy moim zdaniem do najważniejszych architektów, jacy w ogóle się w Polsce pojawili. Miał niesamowitą intuicję, kompozycję, potrafił przede wszystkim świetną wiedzę architektury. Trwało mniej więcej 12 lat ta moja zabawa i przygoda. Książka zawiera prawie 500 stron zdjęć, dokumentów, zapisków, różnych kwerend z różnych archiwów. Jest to spis wszystkich obiektów Talowskiego na terenie Galicji i nie tylko, z podanymi danymi GPS-u, także sobie można bardzo łatwo trafić.